Witam wszystkich włóczy kijów. Ponieważ wiele było pytań na temat, jakiej nawigacji używam w swoich włóczęgach, postanowiłem zrobić o tym filmik. Używam nawigacji Noni GPS Plot i wiem, że były kłopoty z instalacją. Więc po pierwsze, wchodzimy w ustawienia. Ja mam akurat tutaj. Szukamy zabezpieczenia i szukamy tutaj opcji nieznane źródła. Zezwala na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł. To trzeba zaznaczyć. Ze względów bezpieczeństwa zwykle to jest odhaczone. Trzeba zaznaczyć, że zezwalamy. Tu był komunikat o tym, że jest to niebezpieczna opcja. I wracamy. Następnie wchodzimy w jakąś tam przeglądarkę, którą mamy. Wchodzimy w Google. I wpisujemy Noni GPS Plot. Szukaj. Mamy tutaj AEGRE FRE. Dobra. Coś francuskiego. Free. FR, czyli Francja. I wchodzimy. Tutaj mamy od razu na samym początku Android version, czyli wersja dla Androida. I mamy tutaj z 2013 wersja 1.0.9. I tutaj jest po francusku, ale w prawym górnym rogu mamy English, wersję po angielsku i mamy tutaj wszystko. Ostatnia wersja, Android, znaczy wersja 1.1.11, czyli znaczy ostatnia. I Android dla różnych wersji 3.2, 4.0 do 4.3 i 4.4 i wyżej. Wersja instalacyjna pliku. Klikamy i ściągamy. Zapisać plik? Tak. W katalogu download się zapisze. I już nam to nie będzie potrzebne. Wchodzimy w aplikację. Menedżer plików, download i szukamy Noni GPS Plot. Jest 1.1.11.19 APK. Klikamy i się instaluje. I to wszystko. Wersja ze sklepu Play. Ja mam tu zainstalowane. Jest to tylko klucz aktywacyjny, który wpisujemy w odpowiednie miejsce w tym, w programie. I uruchamiamy Noni GPS Plot. Tu jakąś trasę zapisaną mam. On standardowo, jak zaczynamy nową trasę, to starą wyciera, ale można to wszystko zapisywać i tak dalej. Mimo, że jest to program stary, dla mnie jest zupełnie wystarczający, ma dużo opcji i jest szybki, a poza tym ma pewną ważną cechę, mianowicie możemy używać Google Maps. Właśnie przez to został usunięty ze sklepu Google, ponieważ Google bardzo restrykcyjnie podchodzi do tego, że ktoś wykorzystuje ich mapy i trzeba płacić im miesięczny abonament, żeby te mapy można było wykorzystywać. Ten program być może jest troszkę piracki wskutek tego, że wykorzystuje te mapy, ale z tych powodów właśnie został usunięty, miał być usunięty przynajmniej ze sklepu Google Store. Mamy oczywiście tu do wyboru różne mapy z różnych źródeł. Jest ich bardzo dużo. Tutaj akurat mam ustawione, że używaj Bing Sat Road. Ale mamy Google Terrain, czyli teren Google, OpenStreetMap, Yahoo satelitarne zdjęcie, Yahoo drogi,
Bing, satelitarne zdjęcie, satelitarne z drogami i używam tej, ponieważ ma chyba lepsze zdjęcia niektórych obszarów niż Google. Jak już powiedziałem, jest bardzo szybki. Te opcje, które są, mi w zupełności wystarczają. Jest tłumaczenie na język polski, które jest takie troszkę polskawe, bo tutaj jest na przykład kokpit. Mamy trzy różne rodzaje kokpitu, czyli takiego, no nie wiem jak nazwać. Mamy prędkość prąd, chodzi o to, że current speed, czyli bieżąca prędkość. No current to jest również w języku angielskim prąd, no i tak tu przetłumaczyli. Niestety twórca nie odpisał na moją prośbę, gdzie mogę znaleźć plik językowy, a to jest gdzieś tutaj zaszyte i nie mogę przetłumaczyć poprawnie tego wszystkiego, skorygować. Ale mamy tutaj różne dane, prawda? Ścieżka, całkowity dystans przebyty i tak dalej. Tutaj na dole mamy takie coś, jak klikamy, to jest, pokazuje nam się, co ma się pokazywać tu na dole. Ukryj, nie mamy nic, prawda? Współrzędne GPS, nie ma, bo nie włączyłem GPS-a. Prędkość, wysokość, odległość. Używam najczęściej tego źródła informacji, ponieważ interesuje mnie, jaka jest bieżąca prędkość i ile już przepłynąłem, czy przewędrowałem. Czas, czas trwania, współrzędne środka, czyli tutaj taki jest, gdyby był włączony GPS i mógłbym się dostać, nagrywam to w domu, to jest ten celownik, wrzuca na środek. Nie wiem niestety, czy obecna wersja jest z reklamami, czy bez, ale bez trudu, bez jakichś tam oporów zapłaciłem 12 chyba złotych za kod, żeby mieć tutaj wersję pełną i żeby uszanować autora. Ponadto o programie 1.11, czyli ta ostatnia wersja. Ponadto mogę tutaj w ustawieniach, o, folder główny i folder dla innych map. W który folder mogę zmienić, w który folder ma wrzucać te mapy. Obecnie, ponieważ urządzenia z Androidem 6 i wyższym, na tych urządzeniach nie ma dostępu do karty SD. Prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa to zablokowali. W tych urządzeniach, w których jest 64 GB pamięci wewnętrznej, nawet nie ma miejsca na kartę, SD, więc tak naprawdę te opcje, gdzie zapisywać mapy, nie są nigdzie potrzebne. Fajne jest, że on, o, ładuje bardzo szybko te mapy i one się tu pojawiają i już są zapisane. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć o tej nawigacji. Po prostu jest dla moich celów idealna. Wychodzimy. Drugą z nawigacji, o której chciałem powiedzieć, jest Oryx Maps. Wchodzimy po wyszukaniu jej w Google i również trzeba tutaj zaznaczyć, że zezwalaj na instalację z zewnętrznych źródeł, ponieważ no, nie ma tego na sklepie Google. Fajny program do obsługi map, całkowicie darmowy, i mimo że tutaj jest, że możesz coś zapłacić, ale nie jest to wymagane i ta wersja, którą ściągamy i sobie instalujemy, świetna mapa, bez reklam, wersja bieżąca 7.2.11. Klik i zapisujemy i znów w menedżerze pamięć wewnętrzna, download, szukamy Oryx Maps 7.2.11, uruchamiamy i mamy program Oryx Maps. Jest. Fakt, że nadal jest rozwijany, ma niestety tą przewagę, że możemy sobie ściągnąć OpenSea Map, czyli mapy do nawigacji morskiej.
mamy tutaj ciągle jeszcze ograniczone, bo bez głębokości, ale no jak widzicie, jest wolniejszy od Noni GPS Plot i to nie tylko dlatego, że łączę, ale wolniej jednak wczytuje te wszystkie kafelki. Również jego wadą jest to, że przybliżenie ma, nie wiem dlaczego, do jakiegoś tam poziomu, a później jest już tylko ten kafelek powiększany i rozmywany, czyli nie obsługuje tak jakby wektorowych map, w których cienka linia zawsze jest cienką linią. Ale mamy tutaj zaznaczony port, światła, stawy, prawda, zielona, czerwona i tak dalej, więc jest to bardzo fajna rzecz w tym wypadku. Mapy raz ściągnięte, podobnie jak w Noni GPS Plot, już są tam, zostają gdzieś w tej pamięci. No ale jak widzicie, trzeba się trochę naczekać, żeby te mapy zostały wczytane. Proszę bardzo, tutaj Górki Zachodnie i mamy zaznaczone, prawda, czerwony, zielony, porty, jeden, drugi. Gdańsk, światło, razem z opisem. O tyle jest to fajne. W tamtym niestety w Noni GPS Plot nie ma możliwości korzystania z OpenSea Map. Tutaj są szlaki żeglugowe, na które trzeba uważać, więc naprawdę fajna rzecz. Niestety, żeby używać OpenSea Map, musimy wejść tutaj i złożyć niejako z dwóch warstw, bo samo OpenSea Map pokazuje nam tylko światła i szlaki, natomiast nie ma warstwy z lądem i to tak trochę dziwnie wychodzi, trzeba złożyć z dwóch i jest to również trochę skomplikowane, trochę się namęczyłem z tym, ale w końcu się udało. Natomiast wadą jest to, że na przykład nie ma zdjęć satelitarnych, nie ma Google Maps tych satelitarnych, Bing satelitarnych i tak dalej, tylko takie właśnie mapy niesatelitarne. I wskutek tego, że jak już wspomniałem, powiększenie jest dość ograniczone podczas wchodzenia w warunkach ograniczonej widoczności, no tutaj akurat widać lepiej. Wiem, że w niektórych innych obszarach było to takie trochę rozmyte i trudniej byłoby zapewne wejść tutaj w nocy na przykład po samym GPS-ie. W miejscach, gdzie jest to słabo oznaczone, na przykład w rowach, bardziej polegałem na GPS-ie niż na czymkolwiek innym, niż na tamtejszym oświetleniu, które marne dość jest. Jest jeszcze jeden program, którego nie używam. O, Locus Map. Kosztuje 32 zł, więc tyle, co w sumie więcej niż tamte obie nawigacje razem wzięte. Oceniane jest dość wysoko, 4,8, no ale reklamy są dość nachalne. Być może jest bardzo dobry. Chociaż tutaj jest, że po aktualizacji wersja 3.30 uruchamia się bardzo długo i tak dalej. Ale to jest wszystko do usunięcia i zapewne ten. Natomiast tak jak powiedziałem, nie używam jej, ale jeśli ktoś chce, proszę bardzo. Port Hel, światła, czasy, prawda, świecenia i tak dalej. No ale już widzicie, że tutaj jest troszkę to rozmyte, a nie powinno być. I wchodzenie, to jest maksymalne powiększenie i wchodzenie tędy na samym GPS-ie już mogłoby być troszkę ryzykowne. Natomiast Noni GPS Plot, jak widzicie, zaznaczyłem sobie tutaj jeden z dwóch obszarów zamkniętych, bo tu jest jeszcze drugi, żeby wiedzieć, jak, którędy mogę się przemknąć, jakby co. I dzięki temu, że są to
właśnie te mapy Bing. Są one dość szczegółowe. I powiększenie też będzie dość spore. I widzicie, przy takim powiększeniu mogę nawet praktycznie na ślepo, nie patrząc na zewnątrz, wpłynąć tutaj. Oczywiście zakładając, że nic tu nie będzie wypływać i się z tym nie zderzę. Ale widać bardzo dobrze, którędy bym płynął na przykład w nocy. I to jest również bardzo duża zaleta tego programu. No i jak widzicie, jest naprawdę, naprawdę szybki. Pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.